Na naszym szlaku pielgrzymim dotarliśmy do Krypna. Założone w początkach XVI wieku Krypno od wielu wieków stanowi ośrodek pobożności maryjnej. Jest to wieś o typowym charakterze rolniczym, położona na wysoczyźnie białostockiej. Miejscowość Krypno powstała w XVI wieku. W tym samym wieku wybudowano tu pierwszą świątynię. Obecnie w kolegiacie pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z drugiej połowy XIX wieku znajduje się słynący łaskami namalowany na lipowej desce wizerunek Matki Boskiej Pocieszenia, którego kult religijny sięga XVI wieku. Jest to jedna z najwcześniejszych kopii obrazu Matki Bożej Śnieżnej z Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie, sprowadzona prawdopodobnie przez hetmana Jana Zamoyskiego do swojej kaplicy w pobliskim Knyszynie. W roku 1985 odbyła się uroczysta koronacja obrazu diademami papieskimi, co przyczyniło się do dalszej popularyzacji sanktuarium, będącego tradycyjnym miejscem pielgrzymek mężczyzn, rodzin i młodzieży z terenu całej archidiecezji białostockiej i nie tylko, również z całego kraju. To urocze miejsce sprzyja modlitwie i skupieniu, zachwyca prostotą i pięknem. Możesz tu pokłonić się Maryi, naszej pocieszycielce, ale też możesz zobaczyć ciekawą piwniczkę ziemną, jak również bardzo fajne lamy. Łączenie przyjemnego z pożytecznym sprzyja zadumie i refleksji. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam do oglądania kolejnych filmików i subskrybowania naszego kanału.